Radio Afera i Wydawnictwo Miejskie Poznania zapraszają na Poznań Fantastyczne 4. Antymiasto. Dziś modlitwa za Poison Patryka Młynka. Czyta Anna Szamotuła. Zostało jeszcze sporo miejsca na kontynuację, więc kontynuuję. Nie do końca wiem, po co to robię, ale czuję, że ma to jakąś wartość. Może historyczną? A może jest to dla mnie jakiś rodzaj terapii? Sam nie wiem. Urodziłem się w 2015 roku i jestem łowcą. Podobnie zresztą jak większość mieszkańców okolicy Rynku Jeżyckiego. Moją specjalnością są tygrysy, bawoły, dziki, a czasem nawet i małpy. Mieszkam wraz z żoną Salomeą w starej, zrewitalizowanej kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego. Powodzi nam się dosyć dobrze i jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Poizn od zawsze był naszym miastem, ale dopiero od niedawna czujemy się w nim naprawdę dobrze. Odkąd Israel Rapaport jest prezydentem, wiele się zmieniło. Jidysz jest w powszechnym użyciu w administracji, bojówek ONR jest jakby mniej i same ataki zdarzają się rzadziej. A miasto w końcu pięknieje i gospodarka powoli się rozkręca. Jest też coraz więcej dróg i szlaków handlowych. Na północy biegnie całkiem porządna droga przez Hatikwę aż do Gedanu. A na południe szosa do Nowej Pragi, a dalej nad Adriatyk. Na zachód szlak prowadzi aż do Nowych Niderlandów. Z kolei najdalej wysunięte miasto na wschodzie połączone na stałe z Poizn to Nowa Wilga nad Zatoką Błotnicką. Pamiętnik ten, pisany po polsku, dostałem od swojego dziadka Moshe Singera na moje 4. urodziny. Dał mi go tuż przed swoją śmiercią. Ojciec schował go w bezpiecznej skrytce i wręczył go niedawno. Tłumaczył, że zapomniał, a ja nigdy nie byłem zainteresowany tym nietypowym prezentem z przeszłości. No bo czym była dla nas przeszłość? Zupełnie zagadkowym i dosyć cudacznym splotem nieprawdopodobnych ewenementów. Nie chcę jednak pisać o przeszłości. Dla każdego rozsądnego Żyda liczy się teraźniejszość, dzięki której można sobie zapewnić dostatnią przyszłość. Dżungla wokół miasta została niemal wytrzebiona, więc na łowieckie wyprawy musimy dojeżdżać naszym wysłużonym CWS jakieś 100 km, a potem idziemy jeszcze dzień lub dwa, torując sobie drogę maczetami. Tygrysy są coraz rzadsze, a małpy wycwaniły się na tyle, że aby złapać choć stuzin, trzeba się nieźle nagimnastykować. Przez ostatnie miesiące przywożę jedynie dziki, choć te mocno potaniały. Na targowisku Bema sprzedaje je po 100 zł za sztukę, a jeszcze rok temu dawali mi za nie prawie 200. Moja żona Salomea twierdzi, że łowców będzie z czasem coraz mniej, a Poizn dzięki nowym polom uprawnym i okolicznym hodowlom stanie się w pełni samowystarczalny. Słowem, łowcy będą reliktem przeszłości, jak garncarze, kuśnierze czy kaletnicy. Niestety, nie umiem robić nic innego, więc o zmianie zajęcia raczej nie może być mowy. Dziadek powiedział mi, choć pamiętam to jak przez mgłę, abym skupił się na swoim życiu w mieście. Jako, że nie mam talentu do pisania czegokolwiek, muszę na tym krótkim opisie poprzestać. Żyję, poluję, czytam książki, zarówno w jidysz, jak i po polsku, i staram się być szczęśliwy. Choć nikt z nas nie rozwiązał zagadki naszej samotności, to inni mieszkańcy Poizn również starają się jakoś wiązać koniec z końcem. Człowiek przyzwyczai się przecież do wszystkiego. A samotność przy jednoczesnym poczuciu wyjątkowości tylko to przyzwyczajenie bardziej ugruntowuje. Czy jesteśmy wyjątkowi? Wydaje mi się, że tak. Historiozoficzny kaprys losu, dzięki któremu ta nasza wyjątkowość stała się powszechna, dowartościował nas i wzmocnił. Czy tego potrzebowaliśmy? Kto wie, może gdyby historia potoczyła się inaczej, zupełnie nie po naszej myśli, czekałoby nas coś gorszego. Choć, jak wieszczą nasi pisarze, zarówno wtedy, jak i dziś, samotność była i jest immanentną cechą, która definiuje nas silniej niż język, kultura czy religia. Jesteśmy przecież wiecznymi tułaczami. Los chciał, że od pewnego czasu włóczymy się po świecie, w którym nie ma innych ludzi. Los czy Bóg wybrał właśnie nas, to oczywiste. Nieoczywisty jest zaś jego cel. Czy nasza samotność ma czemuś służyć? To pytanie pozostawiam otwarte, bo nie znam na nie dobrej odpowiedzi. Zgodnie z tradycją przekażę ten pamiętnik mojemu wnukowi, z nadzieją, że znajdzie on satysfakcjonującą odpowiedź. Choć może być z tym ciężko, bo nie mam nawet jeszcze syna. Poznań Fantastyczne 4. Antymiasto. Codziennie od poniedziałku do piątku o 8.30 i 16.30. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.